Cześć, witajcie, z tej strony Hubert. Włączyłem nagrywanie, zaczyna wiać. No co to jest? Jak widzicie na przebitkach, kombajnujemy porzeczkę czarną takim zestawem. 60, to już pewnie wiecie, po co nam była pneumatyka dwuobwodowa. A mianowicie po to. Mamy tutaj, a tu mamy jakieś paski jeszcze. Dwa obwody są założone. Tu jest jedno wyjście, tam drugie jest zdjęte. Dwa obwody są założone. To mamy na jedną szczepę, że wozieliśmy wczoraj tymi małymi, tak jak widzieliście. Dzisiaj mamy Zasława, ruszyliśmy naszego. W Zasławie jest pełniutka, jest. A widzicie, bo do wiwatu pustych skrzynek. Znaczy tutaj dużo nie ma, bo jest taki skrzynek na 3,5, może niecałe 4 tony. Pustych skrzynek, tu żeśmy sporo zdjęli. Będzie widać, czy nie będzie widać. 60 daje radę z tym Zasławem. To przepa sama sobie waży 4,5 tony. Bo jak woziliśmy zboże, to już zważyliśmy. Tamta kubota u Dawida waży 4 tony, czy też około 4,5, i przepa 4,5 tony waży. Także 60 sobie spokojnie daje radę. Jechaliśmy pod taką bardzo dużą górę, wysoko, przepraszam, górę. No to miała ciężko ruszyć na redukcji, zredukowałem do czwóreczki i sobie lecieliśmy normalnie już. Więc zobaczymy, jak to z pełną będzie. Mamy do tego hamulce jeszcze. Co jak hamulce się wciśnie, to aż ciągnik staje dęba. Także o to chodziło, że przyczepa nie pchnie nas już, jakby coś się działo. Tym bardziej, że jak jest załadowana, dołóżmy 3 tony, założymy porzeczek plus 4,5 tony sama waga, takie 7 ton, ponad 7 ton, około 8 ton będzie musiał ciągnik ciągnąć. Więc trochę jest, jak na taki, na taką 60, jeszcze bez hamulców z góry, no to nie życzę nikomu. Niby to jest przyczepy takie zwykłe, 4 tonówki, no ale z góry może pchnąć. Bez hamulców to lepiej nie ryzykować. A my kombajnujemy porzeczkę czarną. Wjechaliśmy w te małe krzaki, bo no już tutaj, może tak wam pokażę, wszystko zdrewniało sobie. Wjechaliśmy i tak kombajnujemy. Trochę sypie się bokiem, przez bok, no z boku leci kombajnu, ze względu na to, że jest ustawiony do dużych krzaków. Musielibyśmy tam obniżyć tą blachę z boku. Ona jest na pulę, nie mamy puli tutaj w polu, a mamy trzy rządeczki, a reszta to są duże krzaki. Akurat w dużych krzakach to bardzo dobrze się sprawdza ten kombajn. Także tak to wygląda. Wczoraj zakończyliśmy zbiór porzeczki czerwonej po ilu dniach? 5 dniach. Zbieraliśmy porzeczkę. Teraz sobie podejdziemy. Podejdziemy do kombajnu, zobaczymy. Akurat ten malutki żołądek jest, on będzie słabo sypał. Ale tam praca się przekłada. Wiadomo, cena porzeczki też jest niemała. Więc coś tam na tym się zarobi. Malutkie krzaki. One były, to jest drugi rok porzeczka. Nie małe, bo tak do klatki piersiowej mi sięgają. Niektóre powyżej pasa wszystkie są rzędy. Podejdziemy, zobaczymy. Jeszcze jutro wam nagram odcineczek. Znaczy na dzisiaj wam nagram, na jutro. Jak to wygląda i co. I koniec kombajnowania. Spójrzcie, jaka porzeczka jest. Taka jest gruba porzeczka. Spójrzcie tutaj. Naprawdę porzeczka jest bardzo gruba. Takiej poleczki to jeszcze chyba nie mieliśmy, żeby była takiej wielkości, taka gruba.
Wczoraj pojechałem na giełdę tak pochodzić, zobaczyć co się znajduje. I faktycznie ludzie też mają niektórzy czarną poreczkę taką grubą. Mówię, kurczę, to aż dziwne, a to jest ten. To jest ostatnie deszcze, sporo było deszczy, trochę słonka. Ale co z tego, że poreczka jest gruba, jak małe plony są. No nic, ja lecę do kombajnowania dalej, wskakuję na kombajn. Jutro zobaczycie kolejny odcineczek jeszcze z ogrywek, jak to tam wszystko funkcjonuje, bo w tym roku już nie będzie kombajnowania. Także dziękuję za oglądanie, zapraszam jutro i zapraszam do pozostałych moich filmów, które ukazują się codziennie. Na razie i cześć!